Witajcie, ja jestem Makar, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Oto kolejny odcinek z oceniania gildii, mam nadzieję, że oczywiście wam się spodoba. Zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale wraz z dzwoneczkiem. I dzisiaj będziemy oceniać gildię Only, Duch, AP4P, Varashit i DWNMP. Także napiszemy graczom, żeby pozdrowili tutaj YouTube'a do tych gildii w sumie. I mam nadzieję, że im się spodoba. Także może ktoś wygra po prostu z tej gildii rankę jakąś albo coś takiego. Mam nadzieję, że się spodoba i dacie koniecznie subskrybera, tak? Jeżeli chcecie coś wygrać fajnego, to oglądajcie do końca również, bo organizuję konkurs. Kto nie ma swagera, to możecie oczywiście napisać swój nick w komentarzu, a wygracie po prostu swagera, tak? I po prostu rozdaję różne rzeczy. Także koniecznie wpadajcie również na live'y. Teraz się będziemy tepać do pierwszej gildii. Także co? Tepamy się. Pierwsza gildia będzie gildia Only. Jak widać, tutaj już mają coś zbudowane, jakiś zamek. Widzimy, tutaj zbudowane jest coś. Widzicie? Co to jest napisane? Co to jest napisane? Oni mnie wyzywają. Jak tu chyba nie będzie rangi? Oni mnie tutaj wyzywają. Ta gildia mnie wyzywa. Normalnie wstyd, ale gildie nie oceniamy to, że wyzywają. Zamek mają bardzo ładny, mi się podoba. Fajnie tutaj mają zbudowane, główki mają dookoła graczy. Ciekawe, czy jest moja główka sławnego youtubera, prawda? No niestety nie ma, ale buźki widzę, że tutaj jest. Tutaj chyba chcą oni jakiegoś screena czy coś, nie wiem, ale podejdziemy tutaj. Niech sobie walną śmiało screena. No i co? My im tutaj może coś damy, jakieś premium case'y czy coś takiego. Ja tu z kita wezmę kit, premium case'y. Jakieś tutaj mam. Macie śmiało premium case'y, jakieś tam łapcie. Zobaczymy, jak ta gildia zresztą wypadnie. Daję tutaj mocną dziewiąteczkę, bo mega mi się też podoba ten zamek. Jeżeli po prostu oglądacie ten odcinek, to po prostu jakiś z graczy może się do mnie zgłosić po odebranie rangi na serwerze z gildii Only. Jeżeli ktoś mnie ogląda z Only, to po prostu zgłoś się w komentarzu, a dostaniesz rangę Swagger. Potem, nie? Po prostu musicie oglądać odcinki po prostu, nie? Kolejna gildia to będzie gildia Duch, GTP Duch 200. Także jesteśmy przy gildii Duch. Wydaje mi się, że tutaj też mają bardzo ładny zamek chłopaki. Bardzo się też starają. Widzę, tutaj jest ładnie wybudowane. Nawet jest ładny napis. Mega mi się podoba. Za duchy dajemy dziesiąteczka. Dziesiąteczkę duchy. 10 na 10. Nagroda na odcinku. Duchy 10 na 10. I z duchów proszę się zgłosić do po prostu na YouTubie lub na mego homepage'a i odbierzecie sobie wtedy nagrodę jakąś fajną. Mamy tutaj ładne serduszko. Wydaje mi się, że to jest spoko opcja. No i uzgodnimy nagrodę z duchami, jaką mają dostać po prostu, tak? Lecimy na kolejną gildię po prostu. Tak, lecimy na kolejną gildię, bo ta mi się mega podoba. Tutaj po prostu jakiś gania z duchów. Chyba to jest jakiś typ Achtung. Dobra, lecimy do oceniać kolejną gildię. AP4 od screena ze mną. Dobra, stary wal screena. I tutaj już chyba czekają na tę ocenę. Popatrzcie, ile graczy tutaj czeka z tej gildii. Chyba chcą jakąś nagrodę koniecznie. Dlatego po prostu może im damy coś. Srają tutaj emeraldami. Więc mi się wydaje, że może damy im jakiegoś swagerka. Wiem, co im mogę dać. Kita im damy jakiegoś. Damy im tutaj może jakieś rzucaki im damy tutaj. Macie tutaj. Widzę, że tutaj srają, ale mega fajni, pozytywni gracze tutaj są. Pozdrawiamy gildię APWP. Sprawdzamy, jak tutaj ten zameczek wygląda. Bardzo fajny.
serduszko jest, potka jest jakaś, czyli na potiony się lubią bić. Widać, że sobie tu chłopaki świetnie grają. Potka jest, mega mi się podoba też. Widać, że się starają, ale tutaj damy siódemeczkę, bo nie mam bardzo rozbudowane, ale czekają. I oczywiście nie ma co się przejmować, dobudujcie i grajcie dalej. I mam nadzieję, że zobaczymy ulepszony zamek i napiszcie ponownie tak gildii, żebym ocenił po prostu, tak? Także lecimy do kolejnej gildii. Gildia Wara. O, Fly. Ja już to sprawdzam. Bardzo ładna gildia, już mi się podoba. Bardzo, bardzo ładna. Widać, że się tu mega, mega postarali. Mega się postarali, gildia Wara. Bardzo ładne napisy. Ogarnięty zameczek, piękny design. Podoba mi się, podoba mi się. Mają tutaj coś jakieś zrobione, jakieś ozdoby. Mega, mega fajne. Mega mi się podoba. I zameczek taki. Gildia Wara. Gildia Wara bardzo fajna. Sprawdzimy, ile jest osób z tej gildii. Info Wara. Info Wara jest tutaj, są nawet, jest lider. Także tepniemy się do lidera. Sprawdzimy, co on robi. Tepamy się i lider tutaj stawia boje. Lider stawia tutaj boje. Widzicie, będzie tutaj broniony kuboid na pewno. Także w sumie sprawdzimy, czy ktoś z gildii Wara nie ma rangi. Czy ktoś. Mega fajnie mają zbudowany zameczek. Mega mi się podoba. Tak naprawdę nie mają nawalone. Mega fajnie mają zbudowane. Gildia DW wygląda coś takiego. Taki zameczek tutaj mają. To mi się w sumie nie podoba. Jest dość słaby ten zameczek. Więc w sumie damy tutaj za to piąteczkę. Za to nagrody nie będzie. I w tym momencie się żegnamy z odcinkiem. I dziękuję wam, widzowie, za oglądanie. Także każdy, kto wygrał jakieś nagrody, proszę się zgłosić do mnie na fanpage'a lub po prostu w komentarzu z tej gildii napiszcie swój nick i po prostu jakoś się dogadamy, zweryfikujemy, wbijemy na TSA lub na Discorda i zweryfikuję to na pewno, czy to na pewno jesteście wy i otrzymacie nagrody. Także ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro.